Siemano, siemano, z tej strony Dziadek Marek. Witam was wszystkich serdecznie. Na mapie Szpakowo, oczywiście gramy. Farming Simulator 22. No i aktualnie ja mam polerę, że tak powiem, bel do zwożenia. I pierwsze co, to musimy się tym zająć. Także usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam do oglądania. Mam taką mini ładowarkę i kupiłem sobie taki pytak do bel, ale on jest uniwersalny, a ja go zrobiłem na normalny, bo on inaczej mi bele po prostu układał, nie? Znaczy, nie tak jak teraz leżą, tylko wzdłuż, nie? Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Dobra, pali maszynę. I on tu ma fajne widoki z tej kamery, ja się nie mogę przystosować do nich. Widzicie, rozumicie? Okej. Ona jest fajna, bo ona to się w miejscu nakręca, nie? Czekajcie, jak ten widok jest? To jest ten? Nie, to jest ten, o! To jest normalnie masakra ten widok. Ja się nie umiem ogarnąć z nim. To belem tam spadnie za chwilę. No właśnie, wyżej. Okidoki. Dobra, dobra. No i tak to funkcjonuje. Tam mam na polach, zobaczy, tam z tyłu. No i jeszcze u maskotka, nie? A chłopa dalej nie ma, nie? Ale tam mam chyba mu zrobione już te bele. Pozwożone mam. Także nie jest źle. Widzicie, rozumicie. No i tu tak sobie walczę, nie? Dalej. Tam. Dwa gospa ogarniam, nie? I to jest to właśnie, że ja się muszę naumieć tym operować, tym dziadostwem. Że tak powiem. Bo ja nie umieć dobrze. Wiecie? Ale wiecie. Do powoli do przodu, nie? A te tu do góry cyknę. Kurde, może bym sobie spiął i pier. Ups, sorry, za daleko. No, to by tak było. O, się skulały ładnie. To mi się podoba. Dobra. Muszę podjechać ciągnikiem trochę tutaj. Git. Dobra, dobra. No puść to. Tak to robić nie będziemy, panie. Alt. Będę sobie podjechać pod ten. O kurde, patrzcie, sąsiad jedzie. Ale nie ma skotek. To jest Bogdan. Jedzie na sprzedaż z belami, też już ma ogarnięte, a ja tu się motam, patrzcie. O, za chłop.
No bo tam jest sprzedaż bel tutaj, nie? Obok mnie. Co za chłop, a ja tu zobaczcie, to tu walczy cały czas, nie? No ja jestem z tyłu, chłopiec szybciej ogarnięty ode mnie. Ha! Ale co zrobisz, panie? Nic nie zrobisz. Byś se dziadek mógł spiąć pierwsze pasy. Właśnie, żeby tu nie było żadnych tych krzaczków, nie? No i chłop ogarnia. Kurde, a ja tu sam muszę walczyć. Patrzcie, on tam jedzie, widzicie? Kurde, sprzedać belę jedzie, chłop. No ale mi dużo nie zostało do załadowania. Powiem wam, że też pojadę chwilę. Bo ja mam dosyć słomy. U siebie domagazynowane, także ta słoma idzie na sprzedaż. Dobra. I wiecie co? Niech sobie one są spięte. Amulczyk. Niech one są spięte. Z tego względu nie spadną, nie? Dobra. No tu żeś krzywo to zielę postawił. Ja to muszę jakoś inaczej wziąć. Ja to w ogóle, ja nie potrafię tym jeździć od tego czasu zacząć, nie? No właśnie. Już sprzedał sobie. Nie wiem, czy sprzedał, czy nie sprzedał. Ale ogólnie Bowden miał tam interesy, bo tam jest też handel z zwierzętami. I wiecie, może jeszcze do handlarza szedł tam najrzeć. Dobra, dobra. Ale tak to jest, dobra, wejdą. Mam nadzieję, że to wejdą te dwie. Byle jak, ale wejdą. Dobra, dobra. Cicho, cicho. O, o, o. Ja pindole, co ty robisz, dziadek? O, 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 o. Dobra. O, puść, puść, puść. A ta cholera nie chce tam zostać. Patrzcie. No co za godzina. O, o, o. Nie, no tak to my robicie. Będziemy, panie. Ja muszę sobie jakieś coś innego wymyśleć, wiecie? Bo owszem, to ona ma tutaj automatycznie ładowanie, ale ona je układa inaczej, w poprzek. A ja nie chcę w poprzek, nie? Wiecie. To jest dupa w krzu, że tak powiem. Dobra, czekajcie. Ja jeszcze nie będę was katował, nie? O, tak jest też fajny widok, tylko że muszę sobie będę tak jakoś. Dobra. Zawiedziemy sobie tamtą stronę. Ja się muszę nauczyć tego, tym operować, wiecie? Teraz nie wiem, czy ja mam ją, czy ja nie mam jej. No nie mam jej. Dobra. O, a to jest widok z tej innej, nie? Pozycji. Muszę się tych widoków naumieć. Dobra, tam paliko się ustawi, nie? Dobra, będę pojedynczo pakował i koniec. Gizicher. Ot.
My tu w kurze, czekajcie, stąd ten widok sobie obijcie. To jest ten fajny widok, no ale ja z tym widokiem to kurde nie potrafię, nie? To jest masakra tu się dzieje wtedy. No i źle. O tak, jakoś. Tak, no było super. O. Git Marina. Chcę cachnąć. O! Podniesiemy ją lekko i... skierujemy tu. Do przodu. Stefan, daj. O! Dobra. Bo tu jest ta kamera, wtedy ona stoi cały czas w miejscu jakby. Ja nie widzę, ja nie muszę się cofać jakby, nie? Dobra, teraz jeszcze tą. A tą tu ja nie wiem, jak ja zapakuję, nie? Fajne, te kamery są. Świetne. Dobra. Że miałbym ją tą wcisnął, wiecie, nie? O. Może mi się uda. To wątpię. No, tak mi się na pewno uda, dziadek. Ale... Git Malina tam, co tam? Patrzcie, co nie. No i to widzicie, i ona... O, ona w taki sposób bierze te bele, nie? No, a ja w taki sposób... To bym musiał mieć inną przyczepkę. No, a co tam, to tak postawię, jak nie chcę tak wleźć, to tak wlezie. Mam nadzieję. No bo podnieść wie, że nie idzie? Jestem zahaczyłem chyba o coś, nie wiem. O. I koniec. O. Nie chcesz tak, to tak będziesz wyszedła. Dobra, jeszcze jakąś jedną. Znaczy dwie mogą mi wyleć, nie? Kurde, ona ma skręt, kurde, kozacki. Dobra. Tu jeszcze tą jedną. Kurde, muszę kamerę sobie zmienić, bo... nie widzę ja. Tak. Teraz cofniemy. O. To jest, kurde, to jest wszystko precyzja, mam powiem. Dobra. Okej. Ale żeś poukładał te bele, dziadek, a co tam? Ważne, że nie spadają na razie. To nie to lotto, że tak powiem. I to by tak było. Ale czy to mi nie spadnie? No, to by tak było, jo. Bo to by tak było, to brakuje. Okej. Uda się? A ta cholera, jak chce? Teraz. No. Oj tam. Trzymo się. Kurde, to jest 1800 kamer w tym pojeździe, powiem wam. Dobra. Idziemy do łusyścika. Ciekawe, czy on tam, ten sąsiad jeszcze jest. Stoi tam na pewno. No. I tak praktycznie, to ja bym mógł sam go wysłać tutaj, nie? Wiecie, nie? Żeby sprzedać jechał, ale pojedziemy sobie, nie? Zobaczymy, czy tam sąsiad robi.
Elegancko. Troszkę zabawy będę miał z tymi belami, ale co tam? Mam dlatego czas zatrzymany i tak, bo wiecie, jak maskotka nie ma, to ja muszę ogarniać dwa gospa, nie? Także, bo chcę, żeby chłopu tam nic nie pousychało, nie? No i też muciłem mu właśnie ten, nie? Rzepak. Wymuciłem mu. No. On tutaj przyjechał, ale on nie mógł sprzedać. A co mu się te koła tam kręcą? Co jest z nim nie tak? Patrzcie. Sąsiad uciekł. Gdzieś, ale zostawił go, nie wiem, na chodzie czy na czym? Nie wiem. O co tu chodzi? Dobra, ja go przejmę ten ciągnik, bo ja widzę, że tu ten, nie? No ale ja mu nie mogę sprzedać tych bel, nie? Bo wiecie, to nie należy ten ciągnik do mnie, tylko do sąsiada, ale on tu ledwo co jedzie. To ja go tu gdzieś zaparkuję mu, bo mi przeszkadza. Co za chłop? Tu mu wjadę. Kurde, będzie szukał tego ciągnika. On się nauczy parkować, że tak powiem. Dobra, tu mu zostawię i koniec, nie? Ale zamiecwany lis. No bo ja nie mogę sprzedać belo, o to chodzi, nie? Kurde, przyjechał i na pogaduszki gdzieś poleciał sobie. I blokuje tu, kurde, sprzedaż. I tak to nie może być. No nie? No jedźkę też. Dobra. A tu w ogóle jest skup? Ja mogę tu... Stój, ja mogę tu w ogóle sprzedać te bele? A muszę pasy chyba odpiąć, co? No właśnie. No, a sąsiad zakręcony jak słoik? Haha, bo nie odpiął pasów. A dobrze mu tak, bo może ten, bo ja mu... Tak naprawdę to ja mu pożyczyłem tą przyczepę do bel, nie? Bo on nie miał, nie? No, ale wiecie, jest taka technologia z pasami. No, że chłop nie potrafi pasów odpiąć, nie? A to ci dowcip. No, trudno. Dobra, my sobie tym staniemy tutaj. Ja będę dalej tu napierał, że tak powiem. Bawił się z tymi belami. A was nie będę katował. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to prosimy o łapkę w górę. I pytajcie o maskotka. Jeżeli ktoś wie, niech da mi znać w komentarzach, co się dzieje z maskotkiem. Bardzo bym był wdzięczny. Serdecznie pozdrawiam. Na razie, cześć.